Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o dźwigni finansowej i możliwości jej wykorzystania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Dlatego, że większość z nas kojarzy dźwignię finansową, tak naprawdę, albo z kontraktami terminowymi futures, co jak najbardziej jest w porządku. Albo z kontraktami CFD na na przykład waluty, towary, czy też popularny rynek Forex, rynek walutowy. Ale nie tylko to posiada dźwignię finansową, a teraz jeszcze dodatkowo inny instrument, który jest również dostępny właśnie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jest przez ciebie możliwe do wykorzystania w fajnym konkursie, do którego Ciebie serdecznie zapraszam. Otóż wykorzystanie dźwigni finansowej zawsze wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, ryzykiem po prostu zwielokrotnionym, ponieważ dźwignia finansowa to jest po prostu narzędzie, które pozwala tobie zwielokrotniać zyski lub straty. Polega to na tym że dom maklerski, broker czy inna instytucja za Ciebie część środków wykłada, dając Ci tak jakby większą możliwość inwestycji. I to się dzieje tak naprawdę za pomocą depozytu zabezpieczającego. To znaczy, jeżeli chcesz kupić na przykład akcję za 10 tysięcy złotych i wykorzystasz dźwignię 1 do 10, to znaczy, że Ty musisz zdeponować u brokera w domu maklerskim lub w innej instytucji zaledwie 10% wartości depozytu, i w tym przypadku byłoby to na przykład te 1000 zł, a pozostałą część tak jakby zabezpiecza za Ciebie broker, dom maklerski, biorąc też poniekąd trochę ryzyka na siebie. Natomiast zawsze ostatecznie to Ty jako inwestor, który złożył daną dyspozycję, dane zlecenie, no jest stroną transakcji, więc wszelkie straty i wszelkie zyski idą na Twoje konto. Natomiast ważne jest to, że to, że masz mniejszy depozyt zabezpieczający pod pozycję, nie zmniejsza wagi Twojej pozycji. Czyli jeżeli masz depozyt w postaci 1000 zł, ale ekspozycję na 10 000 zł akcji i instrukcję Instrument bazowy zmieni cenę, czyli w tym przypadku niech to będą akcje KGHM-u. Niech KGHM zmieni swoją wartość o 1%. To biorąc pod uwagę to, że ty masz depozyt w postaci 1000 zł, a cena 1%, czy też ten, ta zmiana procentowa 1% zmieniła się od wartości nominalnej, czyli od 10 000 zł, czyli tak naprawdę ten zysk wynosi 100 zł. To dla ciebie, biorąc pod uwagę ten depozyt, który złożyłeś u brokera, to tak naprawdę jest to zysk 10%. Czyli, krótko mówiąc, dźwignia finansowa zwielokrotnia zyski lub straty i zmniejsza. Poprzez to, że zmniejsza wielkość depozytu zabezpieczającego. I to jest rzecz bardzo ważna, bo to jest narzędzie. Narzędzie zawsze może być użyte albo dobrze, albo źle. I to od Ciebie zależy, czy użyjesz je dobrze, czy też na swoją szkodę. Dlatego ja Ciebie zachęcam bardzo mocno do tego, żebyś skupił się na zarządzaniu kapitałem i zarządzaniu pozycją. Jak to robić? Właśnie w takich konkursach jak. jak Gra inwestycyjna organizowana przez ING. ING stworzyło certyfikaty turbo, i o tych instrumentach mówię od samego początku. Certyfikaty są instrumentami, które zawierają w sobie wbudowaną dźwignię finansową, bo ty kupujesz jakby jednostkę certyfikatu, ale certyfikat opiewa na pewną pulę, że tak powiem, instrumentu bazowego. W związku z tym, jeżeli ty składasz zaledwie pewną część wartości nominalnej tego certyfikatu, to wykorzystujesz właśnie dźwignię finansową. I na podstawie tego możesz zwielokrotniać swoje zyski lub straty. Oczywiście tutaj liczymy na to, że będą to zyski. Natomiast, żeby to zrobić dobrze w rzeczywistym świecie, no musisz się nauczyć gdzieś tego. I po to właśnie powstała gra inwestycyjna. W grę inwestycyjną możesz dołączyć już dzisiaj, czyli mamy do końca tygodnia taką rozgrzewkową rundę. E, ING tutaj w tym przedziale po, po piątku zresetuje wszystkie konta, wróci do ustawień domyślnych, bo to są wirtualne konta. 100 tysięcy złotych otrzymujesz na początek, żeby by właśnie nimi inwestować, i od przyszłego poniedziałku rusza już runda zasadnicza, która będzie trwała przez dwa tygodnie. Do wygrania są nagrody takie o wartości nominalnej 39 tysięcy złotych więc bardzo cenne nagrody. Zapraszam Ciebie do walki o nie. Na teraz, teraz pokażę ci, gdzie możesz co znaleźć w panelu tak naprawdę najważniejsze informacje, abyś był w stanie się poruszać po tym. Panelu dość szybko i łatwo, a pod tym nagraniem znajdziesz link do gry inwestycyjnej, żebyś mógł wziąć w niej udział. A myślę, że z punktu widzenia edukacyjnego jest to bardzo fajne rozwiązanie dla ciebie, żebyś poznał, jak działa dźwignia finansowa i jak to funkcjonuje, jak tym zarządzać, jak zarządzać swoim kapitałem. Popatrzmy teraz na tą, ten panel. Na pulpicie znajdziesz oczywiście instrumenty, które, czy swój portfel, oraz historię transakcji. Ja tutaj dokonywałem różne transakcje. Najwięcej tracę z tego co widzę na gazie ziemnym, bo uważałem, że tutaj będzie rósł. Na razie jeszcze cena tutaj jest powyżej zamknięcia certyfikatu, czy jego rozliczenia, więc na razie jeszcze pozycja jest utrzymana. W każdej chwili mogę ją upłynnić. Natomiast tutaj widać właśnie straty, zyski. Najwięcej zyskuję na Dino Polska, bo sprzedawałem Dino Polska poprzez certyfikat certyfikaty short i to jest fajna rzecz, że można też sprzedawać akcje na krótko. To są raczej instrumenty krótkoterminowe, ale jednak dają możliwość także handlu właśnie w takich momentach, w których dość nazwijmy to prawdopodobny jest jakiś scenariusz i chcesz wykorzystać dźwignię finansową w krótkim terminie. Poniżej jest twój portfel. No w moim przypadku na razie jest to strata i moje miejsce w konkursie w tym przed wstępnym jest bardzo dalekie jest 620 miejsce jak sobie wejdę to tak nie jest końcówka, ale bardzo blisko końca. Natomiast pierwsza osoba jest na poziomie 6,4% na plusie. Bardzo fajnie jak na dwa dni tak naprawdę takiej rundy rozgrzewkowej wczoraj i dziś. No i teraz ważne i tak naprawdę jest to, czy się ta osoba utrzyma. Jak sobie klikniesz w login tej osoby, to zobaczysz, w jakie instrumenty inwestowała, gdzie tutaj osiągnęła zyski, gdzie osiągnęła straty. Więc dość ciekawe. Miejsce to jest aktualnie w portfelu, a w historii jeszcze możesz znaleźć jej transakcje historyczne, które pokazują dokładnie, gdzie były kupowane, gdzie były sprzedawane poszczególne instrumenty. Poza tym możesz kupić, sprzedać instrumenty, i tu masz dostępne wszystkie instrumenty i też trzy rodzaje tych instrumentów. Masz akcje. Czy bez dźwigni finansowej po prostu kupujesz akcję, albo certyfikaty turbo, czyli z dźwignią finansową albo na longi, albo na shorty, czyli albo na wzrosty, albo na spadki, albo, albo ETF-y, czyli też tutaj instrumenty, które nie wykorzystują dźwigni finansowej. Po prostu ETF. Natomiast tutaj y możesz na przykład na takiego taksa znaleźć certyfikaty zarówno na pozycję długą, jak i na pozycję krótką y i z pozycją dźwigni finansowej. I teraz im wyższa dźwignia, tym wyższe twoje, twoje ryzyko, nazwijmy to, ale też i wyższe szanse na zyski. W momencie, w którym e, kupujesz certyfikat na long, czyli na wzrosty, o no tutaj ten poziom 12850, który jest w nazwie instrumentu, oznacza przy jakim poziomie Twój certyfikat zostanie rozliczony, czyli ta strata, którą poniosłeś, zostanie już zaksięgowana na rachunku i ING nie pozwoli tobie więcej tracić, czyli to jest taki ten wbudowany stop loss, nazwijmy to, poziom rozliczenia kontraktu. Natomiast on się nazywa tutaj poziom bariery. I ta bariera to jest właśnie ten poziom, przy którym kontrakt zostaje czy certyfikat, przepraszam, zostaje bezpośrednio rozliczony. Natomiast tutaj dodatkowo, jak zobaczysz sobie na wykres, to też widzisz, jak przebiega wartość tego certyfikatu w czasie. Czyli, jeżeli ktoś dzisiaj o godzinie 10:40 kupił ten certyfikat, to cena mu wzrosła z 23:62 do 27:02, więc jest to dość spora zmiana pozytywna, ale biorąc pod uwagę z samego początku, to dalej jest ten certyfikat. Na stracie. I więc te certyfikaty, turbo, właśnie swojej zasady, mają tak naprawdę dość dużą zmienność, dość duże wahania, ale to właśnie pozwala na zarabianie w takim day tradingu nazwijmy. Po prawej stronie masz możliwość zawarcia transakcji, czyli wpisujesz sobie ilość albo wybierasz maksymalną ilość, która jest dostępna w konkursie, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o objaśnienia, masz też informacje o tym, jakie są ograniczenia, jeżeli chodzi o e, tutaj. Zasady gry. I ważne jest to, że jeżeli wartość Twojego portfela spadnie poniżej 50 tysięcy złotych, to zostajesz automatycznie wykluczony z gry, więc też trzeba zarządzać swoimi środkami. Więc tutaj jak najbardziej możesz z tego korzystać. Jeżeli korzystasz dużo z certyfikatów Turbo, to musisz uważać, ponieważ tylko 50% tych certyfikatów może być zawartością portfela. Czyli jeżeli wypełnisz 50% w postaci certyfikatów, to resztę możesz wykorzystać już tylko poprzez ETF-y czy też akcje, czyli bez dźwigni finansowej. Te zasady tutaj są też widoczne. W statystykach masz informacje o... O tym, na czym był największy obrót, jak wyglądało generalnie to wszystko w tym, w tym dniu i najlepsze transakcje również z dnia lub największy, najlepsi inwestorzy z danego. Z danego dnia. To jest wszystko tutaj widoczne. I tutaj masz również klasyfikację główną, czy, czy ogólną, przepraszam, natomiast ogólną, tygodniową oraz dzienną, bo w konkursie nagrody są nadawane czy rozdawane w różnych kategoriach. Czyli masz nagrody tygodniowe po pierwszym tygodniu i po drugim tygodniu, i później nagrody łączne. I tutaj jest. Cała lista nagród, które będą do wygrania w danym konkursie. Pamię przypominam, że już teraz można testować, już można handlować, natomiast tak naprawdę ten e, główny e, m, cykl rozpoczyna się 18 listopada. I tutaj te nagrody możesz sobie zobaczyć i wymarzyć tą, którą chciałbyś otrzymać, i o nią po prostu walczyć. Myślę, że to jest ciekawa propozycja dla wszystkich osób, które handlują czy chciałyby handlować z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Więc ja Ciebie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym konkursie, w tej zabawie, powalczenia o nagrody, ale przede wszystkim zobaczenia, jak dźwignia finansowa faktycznie działa na takich instrumentach, jak można z niej korzystać. I czego tak naprawdę można oczekiwać? Jakich strat, jakich zysków? I na co się przygotować, jeżeli chciałbyś w swoim realnym portfelu również wykorzystać te certyfikaty? Bo przypominam, one są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. W związku z tym możesz to normalnie wykorzystać w swoim codziennym handlu. Pozdrawiam i do powodzenia w konkursie ING czy wyzwanie Turbo, wyzwanie organizowane przez ING. Pozdrawiam, cześć.